Witajcie. Dzisiaj postanowiłem spojrzeć i dłużej się zatrzymać nad Moniką Rubidą. Co która kolonia? Akurat ta się dobrze rozwija i nie mogę mieć tutaj żadnych zastrzeżeń. Jak widzicie, cała duża liczba tutaj larw. I ma się takie wrażenie, że nawet próbówka 18 mm jest za mała. Dlaczego? Ponieważ nawet jeżeli zrobi się jedną komorę, to mrówki są tutaj w tej komorze bliżej wody, czyli o zwiększonej wilgotności, a każda następna no to jest jeden wielki Bangladesz. Jedyny plus taki, że z gniazda w cudzysłowie, czyli tej pierwszej komory, mrówki wynoszą zanieczyszczenie na zewnątrz. No niestety ten obszar około, nie wiem, 10-12 cm jest tak mały dla mrówek, że stare tą część eksplorują. To jest jedna kolonia. No żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam kolonię numer 2. Jeszcze większy Bangladesz. Ta kolonia również nadaje się do przeniesienia. Tutaj też w tej pierwszej części przy wacie około, nie wiem, 15-20 larw, które będą się przeobrażać w poczwarki. Dla tego gatunku bez kokona. No ale tutaj, jak widzicie, bajzlowi w cudzysłowie nie ustępuje pierwszej kolonii. No i żeby wynik był adekwatny, kolonia numer 3. W miarę czysto tylko w pierwszym pomieszczeniu, tutaj bez potomstwa i słaba penetracja w tej pierwszej części, no, tak jakby mrówki stwierdziły, że nie ma sensu wychodzić po pożywienie, ponieważ nie ma potomstwa. Oczywiście trzeba będzie uprzątnąć. No, wrażenia i spostrzeżenia, albo gniazdo z dwoma próbówkami, albo mrówkom udostępnić jak najszybciej wybieg, żeby mogły spokojnie zdobywać pożywienie albo wynosić wszystkie szczątki na zewnątrz. W przeciwnym wypadku co tydzień czeka nas sprzątanie próbówek. No to jest niestety do przemyślenia. To Wy sobie myślcie, a ja w tym czasie będę ogarniał cały ten bałagan. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.